Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się na zalegalizowanie przez państwo tak zwanego uboju rytualnego, dlatego jesteśmy za odrzuceniem tej ustawy. Nie zgadzamy się bowiem na nieludzkie, pozbawione wrażliwości podejście do istoty żywej. Ubój rytualny to zabijanie przecież dokonywane w pełnej świadomości zwierzęcia. Polacy w swojej większości zdecydowanej odrzucają okrucieństwo wobec zwierząt, uważając, że jest ono nieetyczne i niehumanitarne. Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii mówi, że z punktu widzenia dobrostanu zwierząt jako istot posiadających świadomość, proceder uboju bez ogłuszenia jest niedopuszczalny bez względu na okoliczności. Ale nieetycznym też jest rozpętywanie histerii, że ubój rytualny ma być ratunkiem dla polskiej wsi. Jest to cyniczna gra lobbystów w trudną sytuację polskich rolników. Proszę odpowiedzieć, dlaczego Polacy muszą jeść wołowinę marnej jakości sprowadzaną z zapasów wojskowych z Argentyny? Dlaczego rząd nie bierze pod uwagę opinii 2/3 Polaków i zmusza do zaakceptowania uboju rytualnego obcego naszej kulturze i cywilizacji?